jesteśmy, ja przynajmniej jestem pełen optymizmu, że tak jak dzisiaj pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda wspomniał, że Sejm jest miejscem debaty i mam nadzieję, że to będzie debata merytoryczna, przede wszystkim służyła naszej ojczyźnie, naszym Polakom, naszym rodakom, którzy chcą żyć w dobrym, bezpiecznym, suwerennym kraju. Pana plany? No, myślę, że doświadczenie, które zdobyłem przez 4 lata ostatnie, spowodują to, że po raz kolejny będę mógł aktywnie pracować tutaj w parlamencie, bo taka jest przede wszystkim moja rola, ale będę chciał jak zwykle i jak do tej pory realizować się również w terenie i zabiegać o dobre rzeczy dla regionu naszego, czyli aż od Wieliczki, Proszowic, przez powiat bocheński, brzeski, tarnowski, miasto Tarnów i powiat dąbrowski. Także obszar działania jest bardzo duży i mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu. Doświadczenie, jakie posiadam jeszcze z ubiegłych lat samorządowe, dobrze mi się współpracuje z samorządowcami, a przede wszystkim chodzi o to właśnie, żeby te nasze małe ojczyzny również wspierać w tych rozwoju.